Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na takiego weekly vloga, tygodniowego vloga, w którym będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. Zresztą sami zobaczycie. Ten vlog będzie taką relacją i podsumowaniem akcji 365 planów, bo jak wiecie, to jest już drugi tydzień, w którym realizowałam naprawdę super rzeczy i koniecznie musicie to zobaczyć. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, no to pamiętajcie, zostawcie mi łapkę w górę i napiszcie koniecznie, który z tych celów moich z całego tygodnia chcielibyście zrealizować. Byczy jądra z sosem z wędzonej białej czekolady. W tym tygodniu byłam na spacerze z przeuroczymi stworzeniami, jakimi są alpaki. To jest promyczek i powiem Wam, że one w tym są tak cudowne. Cześć promyczku, co mi powiesz? Poszłam na ściankę wspinaczkową i naprawdę mocno się zmęczyłam, aż tak, że nie mogłam później otwierać przez zakwasy szuflad. Zrobiłam też samodzielnie w swoim domu lody, słuchajcie, o smaku gumy balonowej. Pierwszy raz w życiu zjadłam naprawdę bardzo, bardzo dziwną potrawę, jaką były bycze jądra w czekoladzie. Bycze jądra z sosem z wędzonej białej czekolady, piklami z winogron i pistacjami. Wyobrażam sobie to danie inaczej. Jest to bardzo dziwny smak, ale nie smakuje źle. Zaprojektowałam, przygotowałam i wydrukowałam dla moich sąsiadów wizytówki z takim miłym, pokrzepiającym tekstem typu uśmiechnij się, dasz radę, powodzenia w pracy i postanowiłam zostawić im to na wycieraczkach, tak żeby po prostu było im miło, żeby mieli fajny dzień. Przetestowałam również trzy naprawdę fajne gadżety internetowe, takie bardzo popularne, które myślę mogą Wam się przydać w tym sezonie wakacyjnym. Pierwszy gadżet już śmiga. Zobaczcie, jest to, jak już się pewnie domyślacie, maszynka do robienia hot dogów. Powiem Wam, że wyszedł naprawdę dobry. Dobra, uruchamiam piosenkę. Zobaczymy, czy to działa. Gra! Kranik wkręcony, lemoniada już jest w środku, oczywiście domowej roboty i jedziemy. Działa! Ale super, zobaczcie. A także zrobiłam coś naprawdę, naprawdę ekstra, musicie koniecznie to zobaczyć, bo to jest mój najważniejszy, największy cel w tym tygodniu. Także koniecznie sprawdźcie, co udało mi się zrobić na zakończenie tego tygodnia w niedzielę. Cześć, witam Was w niedzielę. Dzisiaj będzie niesamowity dzień. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana, bo będę dzisiaj spełniać swoje jedno z takich ogromnych, ogromnych marzeń i będę też realizować swój największy cel w tym tygodniu, taki główny, wisienka na torcie. Jestem bardzo podekscytowana, co pewnie już widzicie. No dobrze, ale co dzisiaj będę robić? Będę latać. Dzisiaj przeżyję swoją podniebną przygodę. Tak, dzisiaj właśnie spróbuję lotów motoparalotnią. To jest dzisiejsza machina, dzięki której polecę. No, tak, dajcie znać, czy kiedykolwiek takich lotów próbowaliście. Jak widzicie, zaszły już pewne zmiany. Związałam włosy w koczek, co by pilota, wiecie, nie smyrały po twarzy. Mam okulary, bo świeci piękne słońce. No i mam jeszcze kamerę, bo będę to wszystko nagrywać, także... Jak wy to oglądacie, to będziecie też mogli zobaczyć te wszystkie ujęcia z przestworzy. No, także mam nadzieję, że się Wam spodoba i że wyjdzie to wszystko fajnie.
sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest ekstra. W ogóle was nie słyszę, znaczy siebie, przez ten kask, ale było tak super. Nie, no ekstra było, naprawdę. Polecam. Świetna przygoda. Już słyszeliście moją radość, wiecie, że mi się podobało. Podobało to jest nawet mało powiedziane, było super, koniecznie musicie tego spróbować. Nie wiem, co w tym szale emocji wam zdążyłam powiedzieć, ale jeszcze raz mogę wam powtórzyć najwyżej, że było super. Bardzo wam polecam, to trzeba przeżyć i to było idealne podsumowanie tygodnia moich celów, moich planów i było naprawdę super. To jest najlepsza niedziela, jaką przeżyłam. Od ostatniego czasu, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. I tym samym chciałam się już z wami pożegnać w tej relacji z tego tygodnia. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę i napiszcie też komentarz, który z tych planów, które robiłam w tym tygodniu, chcielibyście zrealizować. Pamiętajcie też, żeby wejść na stronę 365 planów. Link zostawiam wam w opisie. Tam będziecie mieli wszystkie moje materiały, ale też pozostałych twórców, bo jak wiecie, robimy to w czwórkę. Ale kto to robi? No to już musicie sprawdzić na stronie. Ja teraz przekazuję pałeczkę kolejnej osobie, a komu, to też sprawdźcie w opisie. Wszystkie informacje tam będziecie mieli, także jeszcze raz dziękuję wam bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!